Asystentowie, jeszcze 415 odcinek piątkowy, walczymy z nimi, tak naprawdę naprawiamy miecze, nie miecze, tylko kilofy, łopaty, idziemy kopać drewno, no to trochę poczekamy, naprawić to wszystko i wtedy lecimy, no bo szczerze powiedziałbym, ten projekt mocno będzie chłonął czasu i surowców, ale ile zyskujemy tak naprawdę, bo tam chcę po 5 zrobić i teraz zastanawia mnie to, bo my robimy pierwsze, czy od razu obok drugi zrobić i mnie to właśnie zastanawia, bo i tak i też tak będziemy musieli zrobić tak czy owak, tak jest też potrzebny tam do zrobienia. I chyba też tak zrobimy. Będziemy robić większy projekt na to. To też wydaje, bo... O kurde, to najwięcej nam drewno tam zejdzie. Konkretu... Mało schodzić strasznie tam, na ten projekt. Najwięcej będzie schodzić. Konkretu możemy zrobić. Nie z problemem. Pójdziemy do Nether po prostu i pokonamy bon bloki. I to jest tyle tak naprawdę. No to... Będzie na coś takiego liczyć trzeba. No na to musimy niestety farmić. Kilofiak, no 500 już ma. Jeszcze łopata. Łopata też dostała, nie powiem, że nie, bo no ale kopaliśmy nią. Będziemy nią kopać. Tylko zastanawia mnie to, gdzie ja pustynię znajdę. Musiałbym, bo ja to kopam tak w, no w różnych miejscach. Tylko teraz to wychodzi, że 12 staków musimy wykopać. No, gdzieś 12 staków. No, 600 już. To już jest ładna liczba. Ale no... Jakby... Jak zaczęliśmy ten projekt, no to widzieliście typowo, że... I temu schodziło mocno, a teraz budowa to te pochłania rzeczy, które robiliśmy, ale myślałem, że szkoda nie będzie tak pochłaniało. Najwięcej szkoda tak naprawdę pochłania i drewna, bo musimy, że drewno najwięcej będzie potrzeba. Tylko ile wtedy siąć? No w sumie dobra myśl była wcześniej, żeby tam nie ścinać tych trzech staków. Myślę, że trzy staki to na luzie. Jednak nie. Bo ja wspomniałem o traptorach. Tu miałem traptora chyli i przez to się pomyliłem. Czyli teraz 12 staków. 12, nie więcej. Jak tam kilof? Już 700. Mi się to podoba. Może być nawet noc, ale. Mamy creepery. Niby tak, niby nie. Tylko creepera nie mamy na jednego strzała. W tym jest problem. Ten się utopi, będę mieć obca. Chodzi, żeby tutaj się porozpiły na moby. No, dobra. O matko. Szczerze. Myślałem, że szkoda zejdzie. Myślałem, że konkret nawet zejdzie. Konkret. Przez to, że konkretu mało schodzi, dlatego możemy więcej sobie pozwolić na to. Nie wiem na ile on poziom robił, chyba też na 5. W sumie na serwisie robiłem po 10. To jak robiłem po 10, no to na swoim no to były 3 budowle. Czwartą budowaliśmy. To było mocno wydajne. Tutaj jestem na single, więc nie potrzebuję 7 czy tam 10 piętrowego. Maksymalnie po 5 pięter. To 20 kotów teraz musimy. Bo jak chcemy 4, to 20 kotów musimy. Oj karamba.
Jak tam kilof? No, 1000 zaraz będzie mieć. Niby w sumie dobrze, ale to długo będziemy naprawiać. Jeżeli mamy 5 minutę, gdzie już tam możemy rozmnożyć koty. Tylko jedną sztukę znowu. Ajajaj. To musimy znowu połowić ryb. Bo nie mamy tego. Kurwa, szkoda, że nie pomyślałem o tym tym. Tylko nie myślałem, że będę robić taki projekt, jeżeli. Nie myślałem, że będę robić ten projekt, że mam farmę. Bo jakbym nie robił jej, no to nie potrzebowałbym. Ale że ten cykl będziemy długo prowadzić, nie będę chce, że pójdziemy do Entu, zabijemy smokę, tyle. Przyjadło mi się to już. Mi się to przyjadło po prostu, bo to takie tylko farmienie i temu przechodzenie. Przecież to jest single. Nie każdego może ciekawić, to rozumiem. A to jest budowanie to wszystko. Jeżeli każdemu może nie. Jeżeli PvP robić i tak dalej, to się później nudzi tak człowiek, a jak są pomysły, nowe wersje wchodzą, to tak naprawdę nowe tematy, drugie jak ten Deep Slider wyszedł, ten co jest na minusach, na tym Minecraftie, czyli jak nowy świat stworzy na 17, no to automatycznie będę miał więcej dostarczenia. Teraz mamy na 17, ale na ten świat był na 1.16.5 stworzony. Oficjalnie tak. Więc nie mamy tych ciemnego kamienia i tak dalej. A jeżeli będzie ciemny kamień, to szczerze, mam pomysły na ten ciemny kamień. I mam no zarąbiste pomysły, więc tylko czekać, aż zmienię single i będą jeszcze większe pomysły. Ale tutaj mam pomysły i niektóre pomysły są dopiero zaczęte, nieskończone. Dopiero ten pomysł jest. Później następna farma, bo nie wiem, czy tutaj w sumie, bo i tak będę później wakacje się nudził. Wiecie co zrobię? Mam pomysł, dobra. Dobra, mam pomysł, bo i tak człowiek będziemy siedzieć na tym cyklu długo. To mam dysk. A mam coś? To będą surowe filmy. Będą na niej publiczne. Ale będę dawał wam w opisie serię. Jak. No to się kupię debris po prostu. I może zbierzemy typową część tych debrisów. Zrobimy powiedzmy. Nie wiem, dwa odcinki kupimy około też, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, czy tam 30 tysięcy. Później wybuchamy je, stawiamy powiedzmy co chwilę. I to tutaj, to na pewno shulkery będą schodziły. To zrobimy, na luzie. Mam pomysły, bo możemy coś świątynie zrobić. Baconów i tak dalej. Leczymy. Bo w sumie i tak mamy po co odcinki, czy tak to wszystko, że planujemy i budujemy to i później wyniki wychodzą zarąbiste tego budowania i tak dalej, to w sumie po co mamy się w sumie ograniczać, jeżeli mogę sobie zrobić, że wakacje powiedzmy, nie wiem, nie wiem, powiedzmy te kilku dnia, powiedzmy nic nie gadam, tylko sobie gram po prostu tam powiedzmy przez 5 godzin nagrywając odcinek dla was, będzie audio samo i tak dalej z odcinkami z NCS-a muskami. Tak naprawdę to będzie zapis, to jakby nie były odcinki bardzo długie, bo to mam nadzieję, że 5 godzin się będzie udawało nie nagrywać. I wtedy wy będziecie mieli co oglądać, powiedzmy, że kopałem, tylko że ktoś nie uważa, że z GM brałem, to będziecie mieli no bardzo długi, szczerze. Zajęło mi kilka miesięcy, no to jeszcze mam szkołę, więc jeżeli odcinki będą się pojawiały, a powiedzmy seria nie będzie szła, no to znaczy, że mam szkołę i nie mam czasu na nagrywanie 5-godzinowego odcinka. Ile on będzie ważył? Kurna. Jest to stówka może. Nie wiem, ile może ważyć ten odcinek wtedy. Będę miał na pewno inne dyski, to tam. Wtedy nie będę musiał się bać, ale
20-minutowy odcinek zajmuje 4 giga, 4,44 powiedzmy. To muszę liczyć trochę odcinków. No to będą się pewnie pomnożyć. Pewnie tak. No bo godzina 40 to... Mam odcinki nagrane po te 20 minut, to mogę powiedzieć tak naprawdę, ile by zajmowało. Albo 70 giga, zobaczymy. Jeśli tak jeden jako 70 giga by wsadził na YouTube, a później nagrał następne, to to nie jest problemem. Jak dla mnie, a... Jak niektórzy będą się ciekawi, jak tam kupanie te playlistu, no to wbiję na tą playlistę i sobie ją zacznę oglądać. Oj, jest creeper. Czemu go nie walnąłem drugi raz, to ja nie wiem. Słuchajcie, troszeczkę jakby uleczyłem. To będzie można ponaprawiać wszystko. Ale tak. To będziemy mieli. No, nie powiem, że nie. Jeśli ten odcinek, powiem, naprawiamy po prostu narzędzia. Ej, no to dużo będziemy mieli. Raczej, nie wiem. Ja się rozkręciłem, ale ten dzień dla mnie jest trochę stracony, dlatego że nie miałem takiej mocnej chęci na nagrywanie. Po prostu ten taki jeden dzień miałem taki, no, mocny. Ale następne dni mogę mieć po prostu... Ile ja teraz mam odcinków na zapasie jeszcze? Teraz 284 wleciał. No. Dobra, to się naprawi. 30 expa. No to 30, no 30 expa, 30 jeszcze użyć mu brakuje do fulla. Opada będzie się długo naprawiała. Netherite'owo, Jezu. Full netherite'owo to będą śmieszne trochę. No to jeżeli taki plan będzie, to będziecie musieli się przygotować na to, że te odcinki nie będą krótkie. Bo jak wyjdzie tak, że dobra, nagrywam coś takiego, no to będzie trzeba trochę czasu poświęcić. Jeszcze musimy, mamy dużo farm do zrobienia. To mogę liczyć bardziej. Tą formę bardziej mogę liczyć, że dobra, ona pod expa jest, ale nie dużego. Pod dużo będą endermany. Czyli jeszcze, o kurno. Ej, no to, no nie, to synkie to trochę potrwa, really. Jeżeli mam jeszcze być szczery, to no, dobre kilka odcinków potrwa nawet. Bo tak. Tą farmę creeper trzeba dokończyć. Dobrze zaczęliśmy, trzeba zbudować te 5, te 4, po 5 platform, no to już czas już jest trochę. Następna farma, złota. Diamenty do bagna to tam nie jest problemem, bo to jest przez wygromadzenie do 17, safe. No to, czyli tak. Farmę żelaza mamy, czyli już mamy ironowy bacon. Emeraldowy. Handlowanie z nimi to nie jest problem. To mamy dwa. To jeszcze tak, diamenty do bagna to jest łatwe. Nam zostaje złoto, czyli farma. I debrisy. Tylko to jest 5900 ileś tam na full bacon. To naprawimy jeszcze. Musiałbym obejrzeć. Musiałbym kogoś obejrzeć, kto stworzył bacona tego. Jak mu dokładnie zajęło.
ładna, że mi nagrywanie tego zejdzie trochę. I know, mi trochę zejdzie tego nagrywanie. A jeszcze jaki czas na to będę musiał poświęcić, gdzie mamy jeszcze 5 minut maksymalnie odcinka, bo ja po 20 minut odcinka robię bardziej. No to kto to będzie? Łopata. Musimy ją naprawić. Skoczyć po piasek. Tak 12 staków, żeby 6 poszło teraz. 6 później. Lawę będzie trzeba. Lawę będzie trzeba na luzie jeszcze. To by, czyli jeżeli się zużyją znowu pakety na to, to tam chyba 100 przepala. 100 minerałów przepala ogólnie. Oj, ej, no to nie. Ten odcinek tak czy nowak. Jeszcze jeden będzie pewnie z naprawy łopaty. Trochę. Jeszcze, o kurna. Jeśli mówię o tym, no to my tak szybko. My, ja bardziej ja. To my tego kogoś może przynudzać, ale jeżeli niektórym, tak naprawdę, nie wiem jakiej części z was, ale pomagam tak naprawdę, bo że tak Shulker Craft, powiedzmy, inni, nie znałem po prostu takich osób, powiedzmy, którzy też budują te tutoria, to oni budowali kiedyś, oni sami, to i zrobili jako tutoria, ja powiedzmy ich nie znałem, no to jeżeli mnie obecnym sobą, no to wiedzą. To pokazuje nam im krok po kroku. Tak naprawdę oni sobie później budują. Nie wiem jaka to część jest osób tak naprawdę, więc mógł powiedzieć, że część osób po prostu próbuje zobaczyć to jak buduje i to wszystko, no to czas jaki poświęcam, no odcinka dużo poświęcam, ale obrazując to, no to widzą krok po kroku jak to wygląda. Czy to nie jest o, że o, tam jest maksymalna godzina. Bez nagrywania mógłbym szczerze powiedzieć, że tak. Mógłbym godzina, dwie, mógłbym powiedzieć. Zdaję pierwszy poziom, bo wtedy to może z jakiego dnia chcesz grać, ale dwie godziny? Nie, dwie godziny nie. Nie, dwie godziny nie, bo musiałby ktoś przetryhardować już elitrę i od razu wszystkie te. Tak, to musiałby tak zrobić, no to jeżeli takie szczęście komuś przytrafia się, że trafi szybko mendik, elitrę i to wszystko i zabijesz smoka, no to spoko, no to już ma po sukcesie, ale to nie wiem, tak 30 minut mu zejdzie już. 2 godziny to wątpię. 6 godzin mógłby zbudować, mógłby, ale nie wiem czy ten, bo osobno game, no to to jest 40 minut max, a tutaj my spędzamy ile odcinków, bardzo dużo odcinków, no od którego 400 zaczęliśmy, nie, chyba 401 zaczęliśmy budowę, pomysł ten, więc początkując to wszystko, no to jest czas mocno poświęcony tego, że w budowaniu, więc jeszcze mamy które farmy nie rozpoczęte. Nie mamy jeszcze rozpoczętych, w ogóle nie mamy dwóch farm. Złota i ekspa takiego, czyli powiedzmy nawalam endermanem łapką i tak naprawdę to się w 5 sekund naprawi, powiedzmy. To nam schodzi jakieś dobre kilkanaście minut. Dobrych odcinków kilkanaście. Endermanów. Platforma. Tam endermanów nie jest problemem, bo tam nie używamy endermanów. Czyli najprostsze jest endermanów, bo tak, nie używasz jakiegoś tam netheru czy czegoś tam, tylko end, budujesz to, bierzesz itemy jak potrzebujesz i to tyle.
ataka farma creeperów, no to item się zbiera, buduje się, kończy się i tak dalej, ale zbieranie item to mam trochę odcinków potrzeba, a nam że się kończy nam się odcinek, więc co? Widzimy się na samym odcinku, trzymajcie się, hej!